Dzień dobry państwu, ja się nazywam Łukasz Pawłowski. A ja nazywam się Piotr Tarczyński i siedzę po drugiej stronie stołu od Łukasza Pawłowskiego, co nie zdarza się często. Bardzo się z tego cieszę. Mam nadzieję, że zabrzmiałem przekonująco. Zanim zaczniemy, to oczywiście zawsze, jak zawsze dziękujemy Państwu serdecznie za to, że byliście z nami w zeszłym tygodniu, za to, że jesteście z nami teraz i dziękujemy szczególnie tym osobom, które dołączyły do nas w mijających dniach w serwisie Patronite. A mamy tutaj rzeczywiście wyjątkowe grono i okazuje się, że proszę Państwa, opowiadamy tyle o podziałach politycznych w Stanach Zjednoczonych, polaryzacji, ale są rzeczy, które łączą. A więc tak, w zeszłym tygodniu do na, dołączyli do nas Andrea, Katarzyna, Bartosz, Wojciech, Ignacy, Michał, Daniel, Magdalena, Marben, Szymon i uwaga, Aleksandria Ocasio-Cortez oraz Melania Trump. Drogie panie, wam szczególnie dzięki. Bardzo, bardzo dziękujemy. A mamy dzisiaj specjalną okazję. Mamy bowiem urodziny, trzecie urodziny podcastu amerykańskiego. Jupi! Brawo, brawo my! Ale to nie koniec dobrych wiadomości, Łukaszu, bowiem również stuknęło nam właśnie dziś milion odtworzeń na Spotify'u. Ja to nie rozumiem tych danych statystycznych, ale jeżeli rzeczywiście. Łukasz Pawłowski nie rozumie danych statystycznych. Proszę Państwa, proszę to sobie zapisać. I jeżeli rzeczywiście milion razy ktoś zechciał kliknąć w nasze odcinki, no to to jest super. To ale... nie jest kliknąć, jest kliknąć i odsłuchać przynajmniej 60 sekund tylko na jednej platformie. Tylko na Spotify, tak? To... To powiedz mi, dlaczego jeszcze rozdaję, nie rozdaję autografów na ulicach? No. no nie napisałeś książki, tak jak ja. A ja. <grym> Dobrze, może się, może się naprawię. Dobrze, to teraz, żeby już Państwu nie zabierać czasu cennego, bo tutaj sprzątają i pewnie czekają na nowy odcinek, albo spacerują z psem, e, a my na podziękowania tracimy czas. Jakieś heheszki, a temat dzisiaj nie jest heheszkowy. Nie jest. Jest wręcz bardzo poważny. Wreszcie obiecywany odcinek od bardzo dawna, bo już się Państwo dopominają o to od Tak pewnie za dwóch lat epidemia opioidowa. Odcinek pierwszy z dwóch, bo tego tematu nie da się zawrzeć w, w godzinie, tak żebyśmy o wszystkim zdążyli powiedzieć. Pewnie w dwóch godzinach też się nie da, ale zawsze zdążymy powiedzieć więcej. No dobrze, to dzisiaj opowiemy Państwu o jednej części, czy jednej z przyczyn tych, tego kryzysu opioidowego, czy też z jednej z faz tej epidemii. Ponieważ um, CDC, czyli Amerykańskie Centrum Kontroli Chorób, Dzieli tę epidemię opioidową na trzy fazy. Pierwsza faza i o niej Państwu dzisiaj opowiemy od końca lat 90. to są leki na receptę, opioidy na receptę i słynny lek Oxycontin, który dzisiaj, o którym dzisiaj będzie bardzo dużo. Druga faza to jest od 2010 roku, kiedy wzrosła liczba ofiar przedawkowania heroiny, i od 2013 roku. Opioidy syntetyczne, czyli fentanyl. No i o heroinie i o fentanylu będzie w następnym odcinku, a dzisiaj skupimy się na lekach, na opioidach na receptę. No i zwłaszcza na tym nieszczęsnym oksykontinie. No to może zacznijmy od takich ogólnych danych. Czym są opiaty? Najpierw chciałem jeszcze powiedzieć, ile w ogóle osób zmarło z przedawkowania Oxycontinu, i to są te dane się oczywiście różnią, bo później wchodzimy w kolejne fazy, ale to jest mniej więcej 450 do 500 tysięcy osób, które z powodu nadużywania tych leków opioidowych zmarło w Stanach Zjednoczonych, więc to jest więcej niż, jak sobie Państwo podliczą, zginęło amerykańskich żołnierzy w kolejnych wojnach toczonych przez Stany Zjednoczone od czasu II wojny światowej. Te dane rzeczywiście są różne, no bo to czasem liczy się tylko ofiary przedawkowań i leków na receptę, czasem ofiary wszystkich przedawkowań, czasem ofiary przedawkowań wszystkich opioidów, więc za każdym razem te dane idą w no, setki tysięcy. Tutaj na przykład czytam, że z powodu opioidów w ogóle od 1999 roku, czyli w ciągu 20 lat, zmarło ponad 750 tysięcy Amerykanów. No, czyli to jest cały Boston, albo cały Washington DC. Z powodu opioidów na receptę to jest około 300 tysięcy. Te dane rzeczywiście są różne. To, co jest pewne, to jest to, że jest ciągły wzrost liczby zgonów. Z roku na rok jest coraz gorzej i to we wszystkich grupach demograficznych. No, ciężko jest też podawać te dokładne dane, bo czasami to jest kombinacja środków, które człowiek przyjmuje, i ostatecznie, jak, jaka była przyczyna zgonu, może być różnie definiowana. A bywa też tak, o czym Państwo się dowiedzą, że ktoś, kto zaczyna od leków opioidowych na receptę, później kończy jako użytkownik fentanelu czy heroiny. No więc, znów, bez leków opioidowych nie byłoby tego uzależnienia od narkotyków kupowanych na ulicy. Tak, no i to nie jest teoria tylko to jest fakt stwierdzony i potwierdzony przez naukowców, przez rozmaite badania. To może też powiedzmy, czym one się różnią trochę, no bo czy opiaty, czy opioidy, no generalnie nie jesteśmy chemikami oczywiście, więc mówimy to, co, czego się dowiedzieliśmy od mądrzejszych od nas. Opiaty to są generalnie substancje znieczulające, oddziałujące na receptory bólu w mózgu pochodzące z opium, a opioidy to są substancje naśladujące działanie opium. Ale teraz terminu opioidy się używa generalnie dla całej tej grupy. No i my też tego terminu będziemy używać. No i mamy te opioidy naturalne, jak morfina, półsyntetyczne, jak heroina czy oksykodon, główny składnik oksykontinu, i y, syntetyczne, jak właśnie fentanyl, który jest od heroiny potężniejszy 50-krotnie, jak tam, a od morfiny 100-krotnie. No i kryzys opioidowy, jak wszyscy wiemy, jest bardzo poważny, jego skutki odczuwają absolutnie wszyscy, wszyscy Amerykanie, no ale sytuacja najgorsza jest oczywiście w najbiedniejszych rejonach kraju, gdzie dostęp do służby zdrowia jest najgorszy. I kryzys uzależnieniowy to jest jeden z powodów, dla których spada średnia długość życia w Stanach. Ale tu powinniśmy zaznaczyć, że ten kryzys opioidowy, szczególnie ta pierwsza faza, dotyka przede wszystkim białych Amerykanów. To jest bardzo ciekawe zjawisko, bo jakby w tabelach pokazujących oczekiwaną długość życia, śmiertelność poszczególnych grup widać, że czarnoskórzy Amerykanie pod wpływu tej epidemii, przynajmniej w początkowej fazie, byli wyłączeni. Teraz to się zmienia, niestety. No, można akurat domniemywać, że może dlatego, że mają gorszy dostęp do służby zdrowia i nie dostawali leków przepisywanych na receptę. Ale rzeczywiście teraz ta druga i trzecia faza jakby dotyka absolutnie wszystkich Amerykanów. Heroina i fentany to są już opioidy bardzo demokratyczne. No i jeszcze może słowo o kosztach, no bo to koszty ludzkie są ogromne, ale są jeszcze koszty ekonomiczne. Ale tu też bardzo różnią się te dane. No Nie ale wiem, ale jakie dziś... Ja mam z Rady Ekonomicznych doradców prezydenta z 2018 roku, czyli czasów prezydentury Trumpa i oceniono, że skutki tego kryzysu to jest blisko 700 miliardów dolarów. No to całkiem sporo. Tak, to czyli 3,5% mniej więcej GDP. No czyli to jest tyle mniej więcej rocznie, ile Amerykanie wydają, już teraz wydają więcej, no ale wtedy pewnie tyle mniej więcej wydawali na, na wojsko, 700 miliardów dolarów. No to powiedzmy, co takiego się stało, że w ogóle ta pierwsza faza pod koniec lat 90., kiedy, dlaczego zaczęto przepisywać opioidy na receptę, co takiego się zmieniło? No i tutaj kluczowy jest rok 1980 z kilku powodów. Po pierwsze, w 1980 roku szefem programu nowotworowego WHO został pewien szwedzki onkolog, który chciał szerszego dostępu do opiatów dla śmiertelnie chorych i to on nie jest jakby sam sobie winny. To chodzi raczej o zwrócenie uwagi na pewien szerszy trend, który od lat 70. już zyskiwał popularność, mianowicie zaczęło się zmieniać podejście lekarzy do leczenia bólu. Zaczęto rozumieć, że śmiertelnie chorzy pacjenci mają prawo umierać w nieco bardziej humanitarnych warunkach. I w ogóle, że prawo do życia bez bólu jest też prawem pacjenta. I te powody były dobre, czy empatyczne po prostu. No ale podkreślmy to co zaznaczyłeś, bo tego nie wolno zgubić, że mowa, mowa była e, początkowo o śmiertelnie chorych pacjentach. No i tutaj kalkulacja, że tak powiem kosztów i korzyści z niektórych leków jest nieco inna niż w przypadku e, ludzi, którzy nie są śmiertelnie chorzy, ale właśnie cierpią na przykład na e, przewlekły ból, bo w, w przypadku tych pacjentów terminalnych no kwestia ewentualnego uzależnienia i później terapii odwykowej. No z wiadomych względów nie wchodzi w grę i nie jest ważnym czynnikiem no przy rozważaniu konsekwencji podawania da, danego leku. Więc jeżeli mówimy o śmiertelnie chorych pacjentach, to no tro, o trochę innych lekach możemy rozmawiać niż w przypadku ludzi, którzy śmiertelnie chorzy nie są. No i po prostu o innej sytuacji. Ale rzeczywiście to podejście do leczenia bólu zaczęło się rozszerzać w ogóle, no, po prostu zaczęto brać pod uwagę ból jako jeden z ważnych czynników życiowych i. I to był dobry powód co do zasady, żeby ludzi mniej bolało, oczywiście. no Tylko, że dobrymi chęciami piekło jest Po drugie, w 1980 roku ukazał się pewien um, chciałbym powiedzieć dokument, ale to pewnie dużo powiedziane. Ukazuje się pewien list w, do New England Journal of Medicine wysłany przez dwójkę lekarzy Jane Porter i Herschela Jika y, i on staje się jednym z kluczowych dokumentów dla poluzowania dostępu do opiatów, co ma nastąpić. Bardzo często cytowanym, przeważnie zresztą błędnie. I tam wcale nie jest powiedziane w tym liście, naprawdę, to jest jeden, jeden akapitowy list w ogóle do, do redakcji, o tym, że pacjenci z chronicznymi bólami, ale znajdujący się pod ścisłą kontrolą lekarzy, nie uzależniają się aż tak często, jak mogłoby się wydawać. No jakby to powiedzmy, skracam tę myśl. No to ja mogę ją trochę rozwinąć. No, Proszę cię rozwijaj. To jest cytat z książki Dreamland. Jednej z książek, także dostępnych na polskim rynku, poświęconym kryzysowi opioidowemu, książka Dreamland, opiatowa epidemia w USA, sam Kinones, wydawnictwo czarne i tłumaczenie bo Piotr zawsze mówi, żeby trzeba podać tłumacza jest to, proszę Państwa, Maciej Kositorny. I w tej książce czytamy jest także fragment poświęcony temu listowi i o co tam chodziło? E, otóż, uznając, że za, mogłoby zainteresować innych, Dane, które miał ten lekarz, napisał odręcznie krótką notkę opisującą wyniki poszukiwań, którą następnie dał sekretarce do przepisania na maszynie. Jej treść brzmiała z grubsza następująco. Spośród prawie 12 tysięcy pacjentów, którym podczas pobytu w szpitalu przed 79 roku podano opiaty i których karty szpitalne znalazły się w bostońskiej bazie danych, tylko cztery osoby padły ofiarą uzależnienia. No więc nieźle: 12 tysięcy osób, a cztery osoby uzależnione. Ale nie było informacji o tym, jak często, jak długo i w jakich dawkach podawano tym pacjentom opiaty, ani o tym, na jakie choroby je przepisano. Notatka zawierała tylko i wyłącznie dane liczbowe, nie było w niej żadnych wniosków. To by było tyle, nic więcej, powiedział później dr Jig, czyli autor yy, tej, tej notatki. No tak, no i chodziło o to, że w uzależnienie popada rzeczywiście niewielu pacjentów, ale pod ścisłą kontrolą lekarzy, bo to rzeczywiście są wszystko pacjenci przebywający w szpitalu. Tak, ale no przede wszystkim to, był, to była krótka notatka, a nie długie badania. Żadne studium, jak potem niektórzy twierdzili. Ale zostały opublikowane w bardzo precy, prestiżowym magazynie medycznym, i następnie, jak Państwu powiemy, te właśnie dane były wykorzystywane przy sprzedaży leków opioidowych, żeby no, uśmierzyć, że tak powiem, obawy lekarzy. Tak, firmy farmaceutyczne to wykorzystały. I w ogóle firmy farmaceutyczne oczywiście miały interes w sprzedaży leków przeciwbólowych na receptę. W związku z tym, na przykład, towarzystwa walczące z bólem wśród pacjentów, które to nie ma powodu przypuszczać, że powstały ze złych powodów rzeczywiście z jakichś empatycznych powodów pielęgniarek czy lekarzy no ale firmy medyczne często finansowały takie stowarzyszenia, takie towarzystwa, które działały na rzecz zwracania uwagi na, na ból, na konieczność zwalczania bólu. No, bo w konsekwencji mogły liczyć na to, że więcej środków przeciwbólowych zacznie się sprzedawać. No nie, no było to zjawisko, które mogą Państwo, może słyszeli w innych kontekstach. To się nazywa astroturfing. Po angielsku po angielsku takie ruchy oddolne nazywają się ruchami grassroots, czyli takimi, no, jak, tak jak trawa rośnie naturalnie, a astroturf to jest firma, która produkuje takie sztuczne podłoża, takie sztuczne trawy. No więc o rolkę, która się rozwija. Tak jest. No więc, żeby pokazać sztuczność tego ruchu, tego rodzaju ruchów, nazywa się je właśnie w ten sposób. No i fakt, no, ale że... jedno drugiego nie wyklucza. To czy nie jest tak, że wszyscy, którzy działali na rzecz walki z bólem, byli, wiesz, przekup... przekupieni przez firmy farmaceutyczne. Okej. Okay. Mogł, mogło być tak, że interesy jednych i drugich się zbiegały i chętnie takie towarzystwa korzystały z pieniędzy firm farmaceutycznych, ale jednocześnie właśnie firmy miały w tym bardzo no, jednoznaczny interes dajemy środki przeciwbólowe, to chcemy, żeby je ktoś kupował. No i jednym z takich środków przeciwbólowych, yy, to jest trzecia ważna rzecz, która się wydarzyła w 1980 roku, był MS-Contin. To była tabletka dopuszczona do użytku w Wielkiej Brytanii. O co tutaj chodziło? No wcześniej. Możesz... Ale jeszcze powiedzmy tylko przez kogo wymyślona, bo to była tabletka wprowadzona przez firmę należącą właśnie do rodziny yy, Saklerów. Firma NAP to opracowała, brytyjska firma, ale ona należała do firmy yy, tak naprawdę do rodziny Sacklerów, do amerykańskiej rodziny magnatów farmaceutycznych, o której zaraz powiemy. Ale jakby przełom z tą tabletką, z tym MS Continem polegał na tym, że wcześniej morfinę trzeba było podawać do żylnia Czyli na przykład pacjenci terminalni byli skazani na nieustanne zastrzyki na pobyt w szpitalu, a z MS-Kontinem, który uwalniał się stopniowo, czyli ta morfina była uwalniana stopniowo dzięki takiej specjalnej powłoce, no można było przyjmować morfinę w nieco bardziej, czy dużo bardziej komfortowych warunkach. Nie trzeba było spędzać swoich ostatnich dni w szpitalu. To była taka powłoka, ona się nazywa Kontinus, stąd skrót Contin, no i MS Contin został wprowadzony do Wielkiej Brytanii przez firmy NAP, ale właściciele firmy NAP w Stanach Zjednoczonych, Sakleowie chcieli wprowadzić MS Contin na rynek amerykański. No ale, żeby wprowadzić MS Contin na rynek amerykański, trzeba by go poddać takiej procedurze zatwierdzenia przez Food and Drug Administration, FDA, Agencję Żywności i Leków. Ona no się cieszyła niezłą, dobrą sławą, dlatego że, m, to była głośna sprawa, FDA nie dopuściła do użytku w Stanach Zjednoczonych takiego leku talidomid, używanego w Europie i w Kanadzie, leku przeciwbólowego dla kobiet w ciąży, który, jak się potem okazało, doprowadzał do poważnych mutacji płodu i y, urodziło się około 12 tysięcy dzieci z ciężkimi wadami rozwojowymi, z brakującymi kończynami i tak dalej. I to był lek, który nie został dopuszczony na rynek amerykański właśnie dzięki skrupulatności takiej dosłownie jednej urzędniczki w FDA. Zresztą dostała chyba za to medal od prezydenta Kennedy'ego. No i, no i FDA cieszyło się właśnie reputacją takiej agencji no, skrupulatnej, bardzo egoistycznej. No co zrobić, żeby ten MS-Contin przeszedł przez kontrolę czy przez tę procedurę dopuszczania przez Agencję Żywności i Leków? No, była też luka w przepisach, jak to często bywa, i firma produkująca MS-Contin w Stanach, czyli firma Purdue Fredericks, Wtedy tak się nazywała, zanim stała się Purdue Pharma. Należąca do rodziny Saklejów, do trzech braci: Mortimera, Raymonda i Artura, która wcześniej to firma zresztą była znana głównie ze sprawą takiego sprawdzonego leku na przeczyszczenie. Więc to, nie to, tylko nie za, Do nie... czyszczenia woskowiny. Woskowinę z uszu, e, środek dezynfekujący, e, leki na przeczyszczenie, ale także leki na biegunkę produkowali. Możecie im zaufać. Nie, no ale dochód był stabilny. Oczywiście nie było to nic przełomowego, ale przynosiła takie stabilne zyski. No też duże, bo to byli jednak milionerzy. W 1984 roku Purdue wprowadził MS Contin na rynek amerykański, korzystając z tej luki w przepisach, no bo w teorii wprowadzało wcale nie nowy lek, no bo Morfina przecież na rynku od dawna była, tylko nową formę leku. No i wprawdzie rząd federalny uznał na początku, że Purdue nie miało prawa wprowadzać ms Contin na rynek. Ale pod wpływem lobbyingu zmieniło zdanie i MS Contin y, upowszechnił się na rynku amerykańskim, no ale był to lek jednak dla pacjentów. Mimo to przynosił bardzo duże zyski, bo jak czytamy sprzedaż leku przynosiła nawet 170 milionów dolarów rocznie, dzięki czemu saklerowie już bardzo zamożna rodzina stali się jeszcze jeszcze bogatsi. Tylko że jak się wprowadza nowy lek na rynek, to są dwa główne problemy. Po pierwsze, co zrobić, kiedy firmie skończy się ochrona patentowa na ten lek i inne korporacje będą w stanie wypuszczać podobne leki? No, i drugie pytanie, co zrobić, żeby poszerzyć bazę klientów? No tak, no bo pacjenci terminalni to nie jest ogromna rzesza klientów. Tak, morfinę podaje się tylko takim pacjentom, była bardzo silna, uzależniająca, no więc jak zrobić, żeby ten lek sprzedawać w większej liczbie ludzi? I rozwiązaniem obu tych problemów było wprowadzenie na rynek OxyContino, który zawierał Oksykodon. To, była, to był lek zawierający tę samą formułę, co MS-Contin, to ale znaczy opóźniającej, nowy. czyli tę powłokę, która stopniowo uwalnia substancję aktywną, ale zawierała nowy środek czynny, czyli nie, morf nie morfinę, tylko a więc na nowo ochrona patentowa, to znaczy mamy, na nowo możemy zarabiać na tym e, leku. I firma starała się, czy podjęła decyzję, że będzie ten lek sprzedawać nie tylko pacjentom w, w zaawansowanych stadiach choroby, ale jako taki środek na średnim i przewlekły ból. A na takie bóle były, cierpiały miliony Amerykan. Według jednej z notatek w firmie e, oceniano, że to może być nawet co trzeci Amerykanin. Tak, o 100 milionów czytałem, nawet tyle osób miało wtedy w Stanach cierpieć na przewlekłe bóle. No tylko, że o ile wszyscy wiedzieli, że morfina to jest bardzo silny lek uzależniający, nikt normalny nie będzie brał morfiny na ból głowy, ból pleców czy ból kolana, no to oksykodon, taki półsyntetyczny opioid, zresztą syntetyzowany przez Niemców w 1916, był dwa razy, czy jest dwa razy silniejszy od morfiny. Dwa razy silniejszy, powtarzam. Działający dokładnie tak samo, tak naprawdę, jak heroina. Ale to jest nazwa, która nikomu nic nie mówi, no poza lekarzami, chemikami, też nie wszystkimi lekarzami. E, tutaj nie ma zgody, kto zaproponował użycie oksykodonu w tym, w tym nowym leku. E, jedna z wersji jest taka, że to była Katie Sackler, czyli kuzynka. kuzynka Richarda, który potem został prezesem, bo to. O czym mówiliśmy chyba w odcinku o książkach przedwakacyjnym, w tej książce Imperium Bólu? Rodzina Saklejów to jest duża, rozległa, zawaśniona ze sobą rodzina, w której walczą ze za sobą zasadniczo dwa skrzydła: skrzydło Mortimera i skrzydło Raymonda, i te dzieci pociotkowie, kuzyni itd. Co do jednego są tylko zgodni, sprzedawać dużo oksykontinu. No i jedna z tych um, lekarek, jedna z tych Bo większość, fortuny, z, większość z nich kończyła medycynę. Zresztą trzej bracia, którzy zakładali tę firmę, także byli lekarzami. No i ktoś zaproponował, przyjmijmy, że ktoś zaproponował, żeby wykorzystać tenże oksykodon, Stąd nazwa oksykontin. No, właśnie, ale znowu pojawiają się następujące problemy. Trzeba przekonać Food and Drug Administration, żeby dopuściła lek do powszechnego użytku, nie tylko do użytku pacjentów onkologicznych. No i trzeba przekonać lekarzy, żeby zechcieli ten lek wypisywać. I tutaj wydawałoby się, że lekarze no, będą wiedzieli, że jest to lek silniejszy, że i w związku z tym będą sceptyczni, ale niekoniecznie tak musi być, bo według badań marketingowych prowadzonych przez Purdue okazało się, że bardzo wielu lekarzy. Niezgodnie z faktami uważało oksykodon za słabszy od morfiny. Co nie zmienia faktu, że mieli opory w przepisywaniu takiego leku zwykłym pacjentom, no wy wiedzieli, że opioidy mają właściwości uzależniające. No i tutaj wchodzą te wszystkie towarzystwa walczące z bólem: Amerykańskie Towarzystwo Bólu, Amerykańskie Towarzystwo Pielęgniarstwa Bólu, które. Jak już powiedzieliśmy, często finansowane przez firmy farmaceutyczne, w tym Purdue, walczyły z opioidofobią, jak wymyślono taki termin. No, i powtarzano przy tym bardzo często, że tu nie ma się czego obawiać, bo przecież są doskonałe badania naukowe, które mówią, że uzależnia się tylko 1% pacjentów. Czyli ten list, liścik, który Państwu przytoczyli. Tak jest. I jeszcze taka teoria została opracowana, że nie ma ryzyka uzależnienia, jeśli pacjent naprawdę cierpi. To znaczy pacjenci, którzy odczuwają ból, nie mogą się uzależnić od środków przeciwbólowych. To też nie miało dobrych podstaw um, naukowych, no ale. Te dwie informacje sprzedawano lekarzom bardzo, ale to bardzo chętnie. To jeszcze był jeden powód, dla którego to uzależnienie miało nie następować, a mianowicie fakt, że oksykontin uwalniał tę substancję aktywną w sposób ciągły, a nie taki natychmiastowy. I tutaj teoria mówiła tyle, że człowiek uzależnia się nie tyle od danej substancji, co od przyjemności, jakiej ona dostarcza. No od więc... haju. Tak, od haju. No więc jeżeli przyjmiemy szybko dużą dawkę leku, mamy ten odlot, a później gwałtowny zjazd, to oczywiście może powodować uzależnienie. Ale jeżeli substancja jest uwalniana, uwalniana przez długi czas i tylko eliminuje ból, ale nie daje jakichś spektakularnych przeżyć, to uzależnienia nie będzie. No to... To były wszystko teorie, które naukowego potwierdzenia tak naprawdę nie miały, no ale celem Purdue było przekonanie lekarzy i FDA, że tak właśnie jest. No jak to się stało, że Oxycontin przeszedł przez tę rzekomo egoistyczną Food and Drug Administration i został. Pieniądze. No, nie wiemy, tak naprawdę. Wiemy natomiast, kto zatwierdził ten lek. To był niejaki Curtis Wright, urzędnik FDA który rzeczywiście długo trwała ta procedura, chyba rok mniej więcej, zatwierdzania oxycontinu, no ale efekt tego zatwierdzania jest dziwny, jak dziś się na to patrzy. Po pierwsze, pan Wright po odejściu z Food and Drug Administration, no ta po krótkiej przerwie po odejściu mniej więcej rok był pracował w innej firmie, a później mogą się państwo domyślić w jakiej firmie skończył i zarabiał 400 tysięcy dolarów rocznie? Tak a po drugie została opracowana, i to jest najważniejsze, została opracowana taka ulotka, oczywiście każdy lek ma ulotkę, i ta ulotka jest bardzo, ale to bardzo dziwna. Tak, bo tam pada jedno zdanie i co jest bardzo ciekawe, to pan Wright nie tyle akceptował treść tej ulotki, ale z tego co wiemy brał aktywny udział w jej tworzeniu. W taki sposób, w sformułowaniu zawartych tam tez, żeby jego koledzy z FDA ten lek i treść tej ulotki zaakceptowali i tam jest jedno fundamentalne zdanie ono naprawdę ma ogromne znaczenie bo później sprzedażowcy pracujący dla Purdue powtarzali to jedno zdanie wszystkim lekarzom których próbowali do nowego leku przekonać i było w nim zapisane że ze względu na obecność tej powłoki zapewniającej stopniowe uwalnianie, wierzy się, że lek e, nie ma tych właściwości uzależniających. Wydaje się, no można tak. Nie? Is believed. Nie ma tam żadnych danych, nie ma żadnych badań, tylko tak jak bym powiedział, it is believed that. Wydaje się, że ograniczać ryzyko nadużycia. No dobra, wydaje się. Komu się wydaje? Nie wiadomo. Co więcej, nikt się nie przyznaje do autorstwa tego, tego zdania. A to jest takie trochę amerykańskie lub czasopisma. Nikt nie wie, kto to dopisał. To dla młodszych czytelników to była taka afea sprzed wielu, wielu lat dotycząca tajemniczych słów lub czasopisma dopisanych do projektu ustawy, których też ci nikt nie przyznawał. No ale jednocześnie w tej ulotce były słowa i były twierdzenia, które podważały całą tę teorię, że lek przyjmowany, że, że ten lek nie będzie miał właściwości uzależniających, bo nie będzie dawał takiego kopa ludziom, bo na tej samej ulotce można było przeczytać, co następuje. Przełamanie, przegryzienie lub pokruszenie tabletki oksykontinu może prowadzić do szybkiego dostarczenia do organizmu i przyswojenia potencjalnie toksycznej dawki oksykodonu. Więc nie trzeba było się specjalnie wysilać, aby zrozumieć, jak sobie zaaplikować całą dawkę na raz. Oksykodonu, który jak mówimy, tak naprawdę był heroiną, to znaczy pewnie chemicy się tutaj z nami pokłócą, ale działanie, działanie jest dokładnie takie same. Oksykodon i heroina to są dwie różne substancje, ale działają tak samo. No i jest, Czyli jeszcze... po prostu oto na rynku w 1996 roku w Stanach, proszę Państwa, pojawia się tabletka z heroiną. Tak, ale tam jest jeszcze jedna ważna rzecz, to znaczy, e, która przeszła niezauważona, bo okazało się po latach, że nawet ludzie, którzy przyjmowali ten lek zgodnie z tym, co zapisano na ulotce i zgodnie z tym, co przepisali im lekarze, i tak się mogli uzależnić, tak, że to nie byli tylko ci, którzy sobie przegryźli tabletkę, żeby dostać lepszego kopa, tylko nawet ludzie przyjmujący lek zgodnie z z tym, jakim to proponowali lekarze, także się uzależniali. Zwłaszcza, że oksykontin nie działał tak, jak to reklamowano, ponieważ jedno z takich najważniejszych haseł Purdue było to, że on działa 12 godzin, co pozwala w ciągu doby zażyć tylko dwie tabletki i ma się... Jakby Przespać do... całą noc można bez bólu. Tak jest. Pozwala cierpiącym na przewlekły ból odzyskać dawne życie. To było takie hasło, które w Purdue też bardzo y, promowało. Y, no i to oksykontin był środkiem dobrym rzekomo na wszystko. Na bóle kolan, bóle zębów, głowy. Kontuzje sportowe, bóle kręgosłupa, pleców. No rzeczywiście, no to są wszystko dolegliwości, na które cierpią miliony Amerykanów, zresztą myślę, że również miliony Polaków. My wszyscy cierpią na przewlekłe bóle takie czy owe, zwłaszcza jak już skończą 40 lat, mówię z doświadczenia. No to jedno, ale też warto powiedzieć, dlaczego ten rynek w Stanach Zjednoczonych jest szczególnie chłonny. Bo ci ludzie albo nie mogą sobie pozwolić na to, żeby wziąć wolne w pracy i pójść na zwolnienie chorobowe, no albo, tego, nie ma. albo tego zwolnienia po prostu nie mają, więc chorobowe de facto oznacza przerwę w pracy i brak, e, brak dochodów. No więc jeżeli odniesiesz jakąś kontuzję podczas pracy fizycznej, w tym serialu Lekomania, który też możemy Państwu polecić, e, po angielsku to jest Dope sick, e, z Michaelem Kitonem w roli głównej, no jedna z bohaterek odnosi kontuzję, pracuje w kopalni i nie nie chce, jak gdyby zrezygnować z pracy, także, żeby nie pozbawiać się między innymi po to, żeby nie tracić dochodów. No, więc jeżeli nie masz dostępu do normalnej opieki medycznej, gdzie leczą przyczyny bólu, a nie tylko jego objawy, to po pierwsze, a po drugie, nie możesz sobie pozwolić na to, żeby zrezygnować się z pracy, no to będziesz przykładał plaster zamiast się leczyć. Poza tym, jak już mówimy, trwa ta ewolucja w podejściu do bólu. Odchodzi się od takiego interdyscyplinarnego leczenia bólu, skoro są tabletki, które pomagają. Skoro opioidy nie uzależniają, no to coraz chętniej przepisuje się te opioidy na bóle chroniczne, nie tylko na bóle terminalne. Zwłaszcza, że FDA poluźniło również regulacje dotyczące reklamowania leków. No i wydatki na kampanie reklamowe leków wzrosły z 360 milionów w 1995 roku w ciągu trzech lat wzrosły do miliarda trzystu milionów. To znaczy to jest gigantyczny wzrost wydatków na, 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 leki, na, na reklamy leków. I to oczywiście nie mówimy tylko o OxyContinie, mówimy o wszystkich lekach. Znaczy, nagle Amerykanom zaczyna się w po, połowie lat dziewięćdziesiątych tłoczyć do głowy narrację, że na każdą dolegliwość jest jakaś cudowna tabletka. No więc ludzie idą do lekarzy i domagają się cudownych tabletek. Hmm. Nawet jeśli ich nie potrzebują. No, dla, dla słuchacza w Polsce to musi być szokujące. Reklamy leków w telewizji, niesamowite. E, I pewnie A, jeszcze suplementy diety. No tak, ale też chodzi o to, jak reklamujesz. I jakie leki, i jak silne są te leki. W Polsce e, nikt jednak nie reklamuje tabletek z heroiną póki co. Ale oprócz wzrostu wydatków na kampanie reklamowe, był także wzrost wydatków na lobbying. I tutaj mamy według analiz Associated Press i Takiego think Center for Public Integrity w latach 2006-2015 Purdue oraz inne firmy produkujące opioidowe środki przeciwbólowe wydały na lobbying w Waszyngtonie i 50 Stanach ponad 700 milionów dolarów to jest znacznie kilkakrotnie więcej niż wydają producenci broni. No więc jak się ma takie pieniądze to można wpływać na, na to jak tworzone jest prawo i zresztą takie były głośne skandale. Facet, który miał być kongresmen z Pensylwanii, który później został takim głównym urzędnikiem Trumpa w, w jego administracji do spraw leków, no otrzymywał pieniądze z, od firm farmaceutycznych, no i okazało się, że też forsował ustawy, które tym firmom farmaceutycznym pomagały, to znaczy dokładnie dystrybutorom leków i utrudniały jak gdyby zamykanie tych centrów dystrybucyjnych, które nie zwracały uwagi na jakieś alarmujące sygnały. A alarmujące sygnały to takie, że nagle w miejscowości liczącej 10 tysięcy mieszkańców przepisuje się kilkadziesiąt tysięcy opakowań oksykontinu czy innego tego rodzaju leku. No i reklamowano Oksykontin na całego, reklamowano lek pacjentom, to temu służyły właśnie te opowieści o ludziach, którzy odzyskali życie. To była taka główna, jakby narracja, którą Oksykontin czy Purdue sprzedawało. To Ale O podobno... to cierpiałem na. Chroniczne bóle pleców, ale dzięki oksykontinowi jestem w stanie wieść normalne życie. Znowu uprawiam sport, znowu nie wiem, chodzę do pracy, bawię się z wnukami, dziećmi itd. Tak, ale to nie jest tak, że to do końca było wymyślone. Podobno do firmy na początku rzeczywiście zaczęły trafiać takie listy i wiadomości od pacjentów, którzy dziękowali firmie za ten lek. Tak, no na pewno. I oni zostali faktycznie w reklamach później wykorzystywani, byli wykorzystywani, mówili o tym, jak to, to życie swoje odzyskali. No ale po drugie, również reklamowano lek, lekarzom, zachęcano ich do wypisywania oksykontinu. Przedstawiciele handlowi Purdue robili absolutnie wszystko, żeby lekarze wypisywali jak najwięcej oksykontinu. No więc z jednej strony informowali, nieustannie powołując się na ten list Porter i Jika, o którym Państwu mówiliśmy. Czyli powtarzali, że oksykontin praktycznie nie uzależnia, że tylko 1% w przypadku ludzi cierpiących na chroniczne bóle się uzależnia. Co nie było prawdą, no ale tę narrację sprzedawano lekarzom, ale również, i trzeba to powiedzieć wprost, przekupywali lekarze. To znaczy, przypadki korupcji mniej lub bardziej jawnej, to były na porządku dziennym wszystkie gadżety, sympozje, kolacje. E, tak, ale tu, wiesz, jakie jest jedna z najsmutniejszych informacji też e, z książki Patryka Radena Kifa z Imperium Bulow. Tam jest, e, on powołuje się na takie badania. Z przeprowadzonego w 2016 roku badania wynika, uwaga, że wystarczy jeden posiłek o wartości 20 dolarów, by wpłynąć na to, które farmaceutyki lekarze przepisują pacjentom i jakie dobierają dawki. To dlatego, proszę Państwa, ci przedstawiciele handlowi e, i też na przykład w serialu Dopesyk to jest e, pokazane, jak idą do lekarzy, żeby z nimi porozmawiać o korzyściach płynących z danego leku, to zawsze wchodzą z torbą z lunchem. Jakiś KFC, a to McDonald's, a to coś zdrowszego, żeby e, przy lunchu porozmawiać. No to jest też pokazane w drugim serialu, bo wyszły dwa seriale na ten sam temat. On jest na Netflixie, nazywa się Painkiller. Jest niby adaptacją tej książki Rodena Kifa. Ja mam zastrzeżenia do tego serialu, ale. To jest to Ja nie widziałem tego, o którym ty mówisz. Ty nie widziałeś tego, o którym ja mówię, ale one są bardzo podobne już to widzę, ponieważ opowiadają taką samą historię. To znaczy, w, w tym to ja widziałem, też jest pacjent cierpiący na chroniczny, ból, który nie chce tracić dochodu i też zaczyna się uzależniać od oksykontinu. Też są lekarze, którym przedstawiciele handlowi fundują lunche, więc i różne inne podarki. No, bo tak to rzeczywiście wyglądało. Ale bardziej atrakcyjne niż lunche są oczywiście te wyjazdy, te sympozja. To znaczy, a tutaj na Florydzie mamy bardzo ciekawą konferencję, na której dowie się pan wszystkiego. O leczeniu o, bólu. O leczeniu bólu, a oczywiście żonę też może pan zabrać. No albo bez żony, ponieważ, jak czytamy, to również lekarzy, do lekarzy wysłano po prostu, na przykład, atrakcyjne przedstawicielki handlowe, które po prostu kusiły lekarzy, żeby wypisywali oksykontin I to rzeczywiście działało. W 2003 roku połowa lekarzy przepisujących opiaty to byli lekarze pierwszego kontaktu, czyli nie żadni specjaliści, tylko po prostu zwykli lekarze no, w przychodniach. Liczba recept na Oxycontin wzrosła z 670 tysięcy w 1997 roku, czyli tuż po wypuszczeniu Oxycontinu na rynek, było 670 tysięcy, a w 2002 roku było 6 milionów. No i Oxycontin stał się najpopularniejszym lekiem w Stanach Zjednoczonych. Nie lekiem przeciwbólowym, lekiem w ogóle. Prześcignął Jagę. Tak jest. No to mniej więcej pokazuje, jakie, jakie mieli e, zasięgi. Oxycontin miał świetną reklamę, wysyłano przedstawicieli handlowych do lekarzy, ale e, to też nie jest, nie było oczywiście tak, że dopiero z tym lekiem ktoś wpadł na pomysł, żeby w ten sposób e, próbować e, leki e, no, promować leki. A jednym z ojców reklamy lekarstw był niejaki Artur Sackler, i zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. To jest właśnie jeden z tych trzech braci, najstarszy z trzech braci, którzy później mieli najpierw Purdue Frederick, a później Purdue Pharma. Tylko trzeba zaznaczyć, Artur Sackler zmarł w roku 1987, a po jego śmierci spadkobiercy Artura sprzedali swoje udziały w Purdue Frederick dwóm, dwóm braciom i sprzedali po jakiejś śmiesznej, śmiesznej cenie, tam było 20 kilka milionów dolarów, no co biorąc pod uwagę później pieniądze, jakie firma zarobiła, było mocnym niedoszacowaniem jej potencjalnej wartości. Ale, no, ale wciąż byli to bardzo bogaci ludzie. No, no i też dodajmy, że Arthur Sackler nie miał nic wspólnego z OxyContinem, ale miał wiele wspólnego z MS-Continem, który jakby był pierwszym krokiem do wprowadzenia OxyContinu, no i zrewolucjonizował, jak powiedziałeś, reklamę medyczną w Stanach Zjednoczonych. Tak, reklamy medyczne rozkręcają się w okresie powojennym. Wcześniej firmy produkowały albo firmy farmaceutyczne produkowały albo leki, składniki do leków, które następnie przygotowywano w aptekach, albo wypuszczały po prostu produkty, które nie były reklamowane. I Reklamowanie leków przez długi czas uchodziło za taką niszę, no nie, nie chciało się tego podejmować I jednym z tych, którzy zrewolucjonizował ten sposób reklamowania był właśnie Sackler. A jak to zrobił? Po pierwsze jedną z grup docelowych byli lekarze, to znaczy Sackler, który sam był lekarzem wpadł na taki pomysł, że przecież reklamy można kierować nie do odbiorcy ostatecznego, tylko właśnie do lekarza w czasopismach medycznych, Nawiasem mówiąc, Artur Sackler był także wydawcą e, czasopism e, medycznych, był także właścicielem agencji e, reklamowej e, i lekarzem, a więc mógł zamieszczać. E, i artykuły naukowe, które wspierały czy zachęcały do przepisywania określonych leków, i reklamy wymierzone w lekarzy w czasopiśmie, które później sam za darmo rozsyłał do gabinetów medycznych w całych Stanach Zjednoczonych. I nierzadko robił to w sposób znaczy, te reklamy były po prostu nieuczciwe. Czyli na przykład zamieszczał jakieś nazwiska lekarzy, którzy polecają jakiś lek w danej reklamie, a później okazywało się, że ci ludzie w ogóle nie istnieją. Tak, no i wielkim sukcesem Artur'a Sacklera był pierwszy taki lek cud, najlepiej sprzedający się lek w Stanach Zjednoczonych w latach 1968-1982, czyli Valium. Lek uspokajający. No właśnie, lek cud, też uzależniający, jak się zresztą potem okazało. No, były dwa takie leki, Librium i Valium, jeden wcześniej wypuszczony, oba wypuszczone przez ten sam koncern. I co ciekawe, żeby one się nie kanibalizowały, obsługiwał firmę Roche Arthur Sackler i jego agencja reklamowa. No to on trochę zmieniał to, to do kogo dany lek ma być skierowany. A to Librium na stany lękowe, a Valium w stanach napięcia psychicznego. Librium może pomóc alkoholikom, valium, może zapobiegać skurczom mięśni i tak dalej, i tak dalej. Trochę delikatnie zmieniał te, ten, ten przekaz i grupy docelowe, ale to ciekawostka z książki Imperium Bulu, że o valium napisał i także piosenkę Rolling Stonesi Mother's Little Helper. Mogą sobie Państwo obsłuchać, to jest właśnie o mamie, która ma problem z tym, żeby przetrwać dzień, bo trzeba tutaj ugotować Mąż stresujący, więc jest mała żółta tabletka, którą Mama może wziąć, no ale bierze jej coraz więcej. I na tym właśnie pieniądze zrobił Artur Sackler. No i podobnie było w latach 90., czy na przełomie lat 90. i 2000 z oksykontinem. Ludzie chodzili po lekarzach i zaczęli domagać się przepisywania oksykontinu. Lekarze, naciskani czy zachęcani przez przedstawicieli handlowych, tenże oksykontyn wypisywali. Niektórzy z dobrej woli. Inni pod, bo naprawdę chcieli pomóc pacjentom, inni pod pewnym takim naciskiem, że jeśli tego nie robią, jeśli nie przepisują oksykontinu, no to lekceważą ból. A ponieważ to mieliśmy dobę właśnie rewolucji w podejściu do leczenia bólu, no to nie chcesz być lekarzem doktorem Mengele, który, który, który nie dba o swoich pacjentów i, i skazuje ich na cierpienie, więc wypisywano oksykontin. Ale oczywiście niektórzy kierowali się chciwością, i w ten oto sposób powstały tak zwane pill-mills, czyli. Fabryki pigułek, takie, no nie wiem, automaty z narkotykami po prostu. Pionierem takiego podejścia był, tak się mniej więcej ocenia, był dr David Herbert Proctor z South Shore, miejscowości we wschodnim Kentucky, tuż przy granicy z Ohio, no czyli taki rejon Pasardzy, pod którego gabinetem ludzie koczowali całymi dniami. A czemu? No bo po pierwsze ludzie przychodzili raz za razem po kolejne recepty, było to stałe źródło dochodów, a dr Proctor tylko po prostu swój to... bloczek z receptami wypisywał tego oksykontinu na potęgę zupełnie. Żadnych badań pacjentów, żadnego wywiadu medycznego, żadnego mierzenia nie wiem, ciśnienia, temperatury. Nieważne, po prostu na wszystko oksykontin, proszę bardzo. To był to zupełnie legalny handel narkotykami. No, tego się inaczej nie da określić. To jest zresztą dobrze opisane w tej książce Kinonesa, Dreamland. To były takie kliniki, te Pill Mills, no bo on zaczął, ale one zaczęły po prostu wyrastać jak grzyby po deszczu. Takie kliniki, w których przyjmuje się kilkuset pacjentów dziennie, na przykład. Każdy dostaje trzy minuty uwagi lekarza, czyli dokładnie tyle, ile trzeba na wypisaniu recepty na. Oksykontin albo na jakiś inny opiatowy lek typu Vicodin na przykład. No i tak jak można było w internecie znaleźć jakby porady, jak najlepiej przyjmować oksykontin, żeby dał jak najlepszego kopa. Czy znaczy jak sobie... nie brać właśnie z ulotki? Yy... Tak, czyli na uloce było jak nie brać, no to później można było w internecie znaleźć informację, czy to wciągnąć, czy sobie wstrzykiwać, i jak najlepiej to robić. No to oczywiście też można było znaleźć informację, u jakiego lekarza można dostać receptę. I bywało tak. I to dziennikarze zaczynali docierać do, czy pracowników takich klinik, czy farmaceutów pracujących w aptekach zaniepokojonych tym, co się dzieje. Tak no. jest, którzy mówili, że o 8 rano już jest kolejka do danego lekarza i to nie są ludzie z okolicy, tylko na przykład przyjeżdżają samochodami z tablicami rejestracyjnymi z innych stanów. No więc coś się już dzieje i to było zauważane. I co ciekawe, na pewno wiedzieli o tym także panowie z, i panie z Purdue Pharma, bo mieli taki cały system monitorowania tego, jacy lekarze ile tych leków wypisują. No i widzieli, że w jakiejś wiosce w zachodniej Wirginii nagle no wszyscy Biorą i to łącznie z dziećmi musieliby przyjmować te leki non-stop, żeby, żeby te liczby miały sens. Tak, no i te pill-mills powstawały bardzo często w biednych rejonach dotkniętych bezrobociem albo zamieszkały przez ludzi pracujących fizycznie, czyli rzeczywiście cierpiących na przewlekłe bóle. Ohio, Kentucky, Virginia, Virginia Zachodnia, ale też Floryda, New Hampshire, Maine na przykład. No i tak jak mówisz. Purdue doskonale wiedziało, że to są te rejony, w których ich produkt sprzedaje no się ale najlepiej, lekarze, ale w ogóle ich to... No ale ci lekarze byli dla firmy szczególnie cenni, no bo przecież nieważne nie było, kto ten lek ostatecznie przyjmuje, tylko ważne było, żeby lek się sprzedawał. Tak jest. No te ludzie oczywiście rozkruszali doksy, oksy, wciągali, wstrzykiwali. Mm. Badania pokazują, że prawie wszyscy uzależnieni od oksy kontinu wcześniej stosowali inne niskoopiatowe środki na przykład, czyli właśnie Vicodin albo Percocet. Które były też wcześniej nie wyprodukowane przez Purdue, tylko inne firmy. Tylko, żeby nadużyć takiego wajkodinu, to trzeba go było wybrać naprawdę dużo, a to było trudne, dlatego że on zawierał acetaminofen, czyli paracetamol, i uszkadzał wątrobę. W związku z tym, po pierwsze, nie można było tego wziąć za dużo, po drugie, trudno było odseparować tę substancję czynną z tabletki, bo trzeba by się pozbyć tego acetaminofenu. A z Oxycontin nie było tego problemu. Wystarczyło sobie rozkruszyć i oto ma się po prostu nieskalaną dawkę czegoś, co działa jak heroina. Można było rozkruszyć, można było zlizać i później rozkruszyć. To były różne sposoby, ale jeszcze jest ciekawe, że przecież do tych fabryk pigułek nie trafiali tylko ludzie, którzy sami potrzebowali tego leku, tylko szybko zorientowały, e, handlarze narkotyków, szybko zorientowali się, że oto mają gotowy produkt, który mogą rozprowadzać na ulicach. Tak, no, w ogóle takie jakieś przejście z poziomu kliniki na poziom ulicy y, bardzo było płynne, no bo z jednej strony mieliśmy te pilmy, które działały. Póki co legalnie, legalny handel narkotykami. A na ulicy handluje się takim samym narkotykiem nielegalnie. No ale te światy się przenikały. Powstawały szemiane kliniki, właśnie. Pacjenci słupy, sprzedawano tabletki na czarnym rynku. Niektórzy brali na receptę i potem szli sprzedawać. Tak, tak. To... stała cena uliczna, jak czytam, że dolar za miligram, czyli 20 oksykontinu, 20 mg, szło za 20 dolarów, 80 za 80. Łatwo policzyć, no nie? Eee, no oczywiście, ale jeśli dla kogoś oksykontinu. Czy oksykolon był za słaby, no to zaczynali się przerzucać na inne środki. No właśnie. tak, tylko jeszcze wyjaśnimy, skąd ci gangsterzy mieli te legalnie sprzedawane, e, ten legalnie sprzedawany oksykontin. Czyli po, podstawiali, tak jak wspomniałeś, podstawiali, nie wiem, czy jakichś bezdomnych, czy jakichś okolicznych biednych. Zganiali do wana. Na przykład, podjeżdżało się pod klinikę, tutaj cała wycieczka ludzi po oksykontin, taki doktor Procter albo inny szemiany, doktor wypisywał bez mrugnięcia okiem. Oni szli do apteki. Następnie za drobną opłatą, tam powiedzmy za fatygę 20-25 dolarów, przekazywali pudełeczka no albo parę tabletek. Albo parę tabletek przekazywali pudełeczka dealerom, a ci już rozprowadzali na ulicy. Szacuje się, że 10 lat po wypuszczeniu oksykontinu nadużywało go ponad 2% ludności Stanów Zjednoczonych, czyli 6 milionów. I rosła liczba ofiar przedawkowań i zaczęły o tym pisać gazety. Zaczęły trąbić o tym media. Czy coś z tym robiono? No i tak, Purdue twierdziło, że w ogóle o problemach jakichkolwiek z aksykontynem dowiedziało się dopiero w 2000, w roku 2000, kiedy pewien prokurator federalny Z Maine zaczął ostrzegać lekarzy w swoim stanie, żeby zwrócili uwagę na to, że istnieje jakiś kryzys, jakiś problem z OxyContinem. Ale dziś wiemy, że to po prostu jest nieprawda. Purdue doskonale wiedziało o problemach z uzależnieniami wcześniej, choćby od swoich sprzedawców, choćby od tej, z tych list lekarzy, o których mówił Łukasz. Wiedziało też, dodajmy, że mimo tych reklamowanych 12 godzin działania, okrzykantnik wcale nie działa tych 12 godzin. Znaczy u niektórych pewnie działa, ale w wielu przypadkach nie, no więc wcale nie dwie pigułki na dobę, tylko więcej. Albo mocniejsze pigułki. No tak, bo tych yy, rozmiarów czy też dawek było, było kilka, były właśnie 20, 40, 80, później nawet 160, 160 mg, no to już naprawdę. Nawet też ludzie w samym Purdue mówili, że te 160 to już jest y, zabójcze i że, y, dlaczego wypuszczamy coś tak później wycofane? To akurat 160 wycofano. No i Purdue wiedziało doskonale, gdzie sprzedaje się ich produkt najlepiej. Widzieli, że w biednych rejonach, widzieli, że tam jest problem z uzależnieniami. Widzieli opinience, widzieli zyski ze sprzedaży, i jak to ujął jeden prawnik? Spuścili farmaceutyczną bombę atomową o katastrofalnych skutkach. No tak, ale kiedy jego, znaczy pracownicy Purdue zgłaszali takie problemy, czy to ci sprzedawcy, głównie sprzedawcy, no to mówiło się, że mają się zająć tym, czym się zajmują, czyli sprzedażą, nie są funkcjonariuszami, który, którzy powinni decydować o tym, czy dany lekarz to jest przestępca, czy, czy nie przestępca. Ich zadaniem jest tylko sprzedaż, i niech siedzą cicho. To była jedna z reakcji. Druga z reakcji polegała na tym, że takie skargi, zamiast na piśmie, e, chciano, żeby ewentualne wątpliwości zgłaszano telefonicznie, no bo wiadomo, później trudniej to jest e, wytropić. Ale także w samym kierownictwie Purdue, e, w, w głównej siedzibie firmy, e, kiedy jednej z pracownic zlecono takie. No, mm, Taki, zrobienie takiego researchu na temat tego, co się mówi o leku w sieci, to ona odkryła, że właśnie ludzie wymieniają się wskazówkami, jak najlepiej przyjmować oksykontin, żeby mieć z tego najlepszego kopa. Ale długo nic się z tym nie działo. Też wydaje się, że trochę z powodów klasowych. To znaczy ten oksykontin na początku zabijał no, bidoków po prostu. tak? Jakby użyć tego określenia z Hillbilly Elegy po polsku. elegia dla bidoków. To znaczy zabijał mieszkańców tych pasardzy mieszkańców Ohio i tak dalej, więc bardzo łatwo było zrzucić winę na na czpunów. Znaczy taka była jakby używam tego słowa, bo to była taka narracja promowana przez kierownictwo Purdue, że problemem nie jest oksykontin, problemem są ludzie nadużywający oksykontinu, czyli no komani. i jakby tu się nie ma co przejmować. No Bo więc... gdyby nie brali OxyContinu, to braliby inne, inne rzeczy. Więc to oni są. Była mowa o tym, że są po prostu predysponowani do tego, żeby nadużywać środków udurzających. Purdue wymyśliło też taką koncepcję pseudo-uzależnienia, zupełnie bzdurną, że. Pseudo addiction, to się nazywało po, po angielsku tak, to jest genialne moim zdaniem. To nie trzeba być lekarzem, żeby zrozumieć, że tutaj coś nie działa. To znaczy, że jeśli chcesz na ekotyku z powodu bólu, to to wcale nie jest uzależnione. To no. Chodziło o to, że jeżeli przychodził pacjent i właśnie zdradzał e, sym, symptomy odstawienia, domagał się większej dawki albo większej ilości tych tabletek. Ale go bo bolało? A bo, go, tak, bo go bolało, no to właśnie leka, to ci przedstawiciele handlowi mówili, on nie jest uzależniony, jego po prostu boli, więc co trzeba zrobić? No trzeba przepisać mu większą dawkę, czyli jeżeli zdradzasz symptomy uzależnienia, to do, dorzucimy, po prostu potrzebujesz większej ilości narkotyków i wtedy nie będziesz zdradzał symptomów uzależnienia, co jest prawdą do pewnego stopnia, aż po prostu... Umrzesz. A jeśli ktoś jest uzależniony, no to jest narkomanem i jest sam sobie winien. No i tak długo to funkcjonowało, ale do pewnego momentu, kiedy opioidy wkroczyły do klasy średniej, to znaczy zaczęli przyjmować oksy wszyscy: starzy, bogaci, dzieci. To już nie była tylko Hillbilly heroin, bo taką miał e, ksywę Oxycontin. I o problemie nadużywania oksy oksykodonu, oksykontinu zaczęły pisać gazety. Na przykład była taka głośna seria artykułów w New York Times Barry'ego Maya. Ale też w innych gazetach, chyba Los Angeles Times też o tym pisał. No i rzeczywiście zorientowano się, że jest jakiś problem. W ogóle opioidy zaczęły się pojawiać też w kulturze uzależnienia od opioidów. Na przykład Dr. House jest uzależniony przecież w serialu od, od Vajkodino, czyli tego leku opioidowego, wprawdzie nisko opioidowego, no ale jednak hydrokodonu z paracetamolem. W 2008 roku z powodu przedawkowania właśnie m.in. oksykontinu umarł znany aktor Heath Ledger. To też się odbiło szerokim echem i też wydaje się był takim momentem, w którym się zorientowano, że to nie jest tak, że ten Oxycontin ćpają tylko jacyś tam po prostu właśnie narkomani. Tylko to jest zaczyna być poważny problem społeczny. Ale wciąż głównym. Y Argumentem firmy było to, że oni wypuszczają tylko pewien produkt, a jak ludzie go używają, to już zależy od ludzi. To jest taka sama narracja jak przy producentach broni. My dajemy wam pewien produkt, a czy wy będziecie nim strzelać na strzelnicy w celach rekreacyjnych albo bronić się przed złodziejem, czy też zaczniecie strzelać do porządnych ludzi? No to jest nie nasza wina, tylko, tylko wasza. No ale tutaj. Dokładnie tak samo jak z bronią pojawia się pytanie, to dlaczego wypuszczacie tak potężną potężny lek, tak potężną broń. Czy a tu... ktoś naprawdę potrzebuje tak potężnej broni, tak potężnego leku? To raz, a dwa, że tu argument jest nawet jeszcze słabszy niż w przypadku producentów broni, bo w przypadku OxyContinu nawet jeżeli stosowałeś go zgodnie z zaleceniami, to i tak mogłeś skończyć jako osoba uzależniona. To trochę tak jakby... Każdy stosujący broń ostatecznie kończył jako morderca, nie? Tutaj może nie każdy, albo duży odsetek ludzi, którzy tylko kupili broń ostatecznie kończyli jako mordercy. To tutaj jest, mamy do czynienia z podobną sytuacją. To znaczy ludzie nie mieli wolnej woli, co do tego, jak będą ten lek używać, bo w końcu no, byli od niego uzależnieni. No tak, ale idziesz do lekarza, lekarz przepisuje ci lek, więc ufasz, że lekarz przepisuje ci coś właściwego, potem bierzesz go zgodnie z tym, co jest napisane I w pomaga i ci pomaga, a potem nagle okazuje się, że jesteś osobą uzależnioną od opioidów. Znaczy, no to nie na to się umawiałeś, kiedy zaczynałeś brać Oxycontin. Tak, tak, tak tak, było. E... No ale początkowo politycznie się niewiele działo, dlatego że Purdue, jak już powiedział Łukasz, miało swoich lobbystów. E, na przykład jednym z takich bardzo ważnych lobbystów w Purdue był senator z Connecticut, Chris Dodd, demokrata. E, bardzo na postać który brał bardzo dużo pieniędzy z przemysłu farmaceutycznego. Chyba był jednym z topowych odbiorców datków z przemysłu farmaceutycznego. No ale oczywiście Purdue, jak większość dużych kompanii, dużych firmy, ma lobbystów w obu partiach i jedną z takich osób po stronie republikańskiej, która pomagała Purdue, był bardzo szanowany prawnik i mąż stanu, mąż stanu. Mąż stanu Rudy Giuliani. Tak, a ja powiedziałem wcześniej o, o człowieku, o kongresmenie, który później został szefem w administracji Trumpa do spraw leków, to był Tom Marino. Tak. Tylko jeżeli Państwo chcieliby sobie sprawdzić, jaka to była postać. I ile ale, ale szybko zrezygnował po tym, jak ujawniono, jaką rolę odgrywał i co robił dla film farmaceutycznych. No i zarówno taki Dodd, jak i Giuliani promowali tę narrację, która pomagała Purdue. To znaczy, my tylko wypuszczamy produkt czemu wszyscy akurat nas się czepiają przecież nie jesteśmy, nie jesteśmy jedynymi producentami leków opioidowych wszyscy no i dodatkowo takie mamy mają. zabezpieczenie bo mamy tę powłokę, która zapewnia powolne uwalnianie leku ale już na przykład nie mówili, że wypuszczają też inne leki opioidowe takie bez tej powłoki poza tym Purdue było pionierem i to oni wywołali rewolucję w przyjmowaniu leków wysoko faktem jest, że kiedy oksykontin zdominował rynek, stał się tym najpopularniejszym lekiem w Stanach, no to inne filmy medyczne poszły w ślady Purdue i zaczęły wypuszczać swoje środki przeciwbólowe o opóźnionym działaniu. No więc wtedy Purdue mogą mówić, no wszyscy tak robią, to dlaczego czepiacie się akurat nas? To jeszcze tylko, żeby powiedzieć, jaki był poziom dominacji Purdue. Purdue odpowiadało za 27% sprzedaży oksykodonu w Ameryce, no i pod tym względem było liderem rynku. Przedawało mniejszy odsetek leków, to jeżeli, chodzi, jeżeli uwzględnimy moc tych leków i ilość oksykodonu tam, no to było aż 27%. A to jak już mówisz o mocy leku, dodajmy jeszcze, że przedstawiciele handlowi Purdue i lekarze by zarabiali na. Nie na wypisywaniu samego oksekontinu, tylko siły oksekontinu. To znaczy, jeśli sprzedałeś dużo 80 i 160, to zarabiałeś więcej niż gdybyś sprzedawał 20 i 40. To może powinniśmy jeszcze dodać, że Purdue zachęcało swoich przedstawicieli handlowych między innymi tym, że nie było tam żadnych ograniczeń, jeśli chodzi o premię. To znaczy, wysokość twoich zarobków zależała faktycznie od ilości sprzedanego leku i nie było limitów. Im więcej sprzedawałeś, tym więcej zarabiałeś, a inne firmy farmaceutyczne wprowadzały jednak pewne limity. No ale wreszcie w 2006 roku przyszła kreska na tak się wydawało przynajmniej, bo Republikanin z prokurator federalny z Wirginii Zachodniej, to znaczy yy, z zachodniej części Wirginii na granicy z Wirginią Zachodnią, John Brownley, yy, z rejonu takiego no bardzo dotkniętego epidemią, wszczął dochodzenie w sprawie firmy Purdue, ponieważ miał dowody, że Purdue kłamało, między innymi przed Kongresem, że dowiedziało się o problemach z oksykontinem dopiero w roku 2000. Zeznania różnych ludzi, przedstawicieli handlowych, lekarzy, pracowników Purdue i dokumenty zabrane przez biuro Bromley złożyły się na przygotowanie takiej notatki prokuratorskiej, która miała być wstępem do aktu oskarżenia. No i tam wszystko było: ukrywanie uzależniających właściwości oksykontinu, oszustwo, kłamstwo, korupcja w przypadku FDA. Zarzuty spisku, prania pieniędzy itd. No tylko, że kiedy prokurator Brownlee wysłał je do Departamentu Sprawiedliwości do zatwierdzenia, no bo taka jest procedura, to pod wpływem nacisków między m.in. męża stanu Ludwiego Julianiego, Departament Sprawiedliwości nie wydał zgody na postawienie aktu oskarżenia, tylko doszło do ugody. To znaczy, te akt oskarżenia został złagodzony, nie, nie było tak tych naj, najgorszych zarzutów, tych naj, najpoważniejszych. Ale ta notatka jest... została schowana. I tam jest jeszcze jeden ważny element, to znaczy, prokurator chciał dotrzeć bezpośrednio do Saklerów. A chciał to zrobić stawiając zarzuty czołowym osobom w firmie, jeszcze nie Sacklerom, ale czołowym osobom w firmie, m.in. głównemu prawnikowi tej firmy. E, ale te zarzuty ostatecznie zostały e, złagodzone. I w maju 2007 roku Purdue zapłaciła 600 milionów dolarów kary i trójka osób z kierownictwa, główny prawnik szef działu medycznego, m.in. przyznali się do, cytuję, niewłaściwego oznaczenia leku i dostali wyroki w zawieszeniu i zapłacili grzywnę. No nie musimy państwu mówić, że grzywny zapłacili z solidnych premii, które dostali od Purdue. No i okej, okay, faktycznie to była rekordowa kara, wszyscy o tym pisali, no Purdue zapłaciło 600 milionów, mój Boże, no nigdy nie było takiej kary dla firmy medycznej. Prawda, tylko że po pierwsze, lek był dalej sprzedawany, tylko z innym troszkę oznaczeniem. Po drugie, zyski wciąż rosły. Do 3 miliardów dolarów rocznie. Więc te 600-700 milionów dolarów to nie jest yy, zabójcze. Dodajmy, dla, że dla tego firmy. samego miesiąca, kiedy zapłacili te 600 milionów dolarów kary, Purdue, Sacklerowie wypłacili sobie dywidendę 325 milionów. No więc yy, nie był to naprawdę, jakby na papierze dużo, ale zy, proporcjonalnie nie aż tak. To zresztą nic takiego wyjątkowego, bo na przykład w 2009 roku firma Pfizer zapłaciła jeszcze wyższą ugodę. Ponad 2 miliardy dolarów z powodu takiego leku przeciwbólowego, akurat nieopioidowego. Bextra, który był reklamowany fałszywie, a który jak się okazało zwiększał ryzyko zawału i udaru. No i znowu ogromna kara, prawda? Wydawało się. Ponad 2 miliardy dolarów. No ale to jest mniej niż miesięczne obroty Pfizera. Więc no właśnie. koszty prowadzenia biznesu. Tak jest. To, co się zmieniło po tym wyroku w, w Virginii, to, że w 2010 roku produce zmieniło formułę, to znaczy faktycznie zajęło się tym problemem rozkruszania psykontinu, to znaczy stworzyli powłokę faktycznie, której się nie da rozkruszyć. No tylko pytanie, na ile to jest wynik nacisków, a na ile także chęć znowu przedłużenia ochrony patentowej. Jasne. No i tutaj znowu za tajemniczą sprawą FDA zgodziło się na dość nietypową formułkę w tej w, w ulotce, mianowicie tam znalazło się sformułowanie, że ta nowa formuła uniemożliwia nadużywanie, co też nie było prawdą. Może uniemożliwiała rozkruszanie, ale nadużywać to, to nie może uniemożliwić, jak chcesz wziąć 10, to weźmiesz 10. Znaczy, no, to, no ale Oxycontin sprzedawany był dalej, był wprawdzie trudniej dostępny, nie dawał się kruszyć, no ale problem trwał. Po pierwsze dlatego, że gdyby ta formuła ta nowa, nierozkruszana powłoka była wprowadzona wcześniej, 10 lat wcześniej, no to może by to coś zmieniło, ale teraz, kiedy już mnóstwo ludzi było uzależnionych od opioidów, takich czy innych, no to kiedy przestali móc rozkruszać oksykontin, to zaczęli się przerzucać na to, co można rozkruszyć, na albo alternatywy, czyli na przykład na heroinę. I rzeczywiście badania pokazują, że 80% osób, które sięgnęły po heroinę, nadużywało wcześniej leków na receptę. Ale to był idealny argument dla przedstawicieli Purdue, bo oni mogli powiedzieć: Widzicie, to są, to są właśnie te czpony, którzy wcześniej brali nasz lek czy nadużywali naszego leku, ale widzicie, że oni sięgają po na twarde narkotyki właśnie dlatego, że ten nasz lek był tylko narzędziem, ale problemem są ludzie. No tak, że oni też sprzedawali twardy narkotyk, by użyć tej, tej nomenklatury. To, że on był sprzedawany nie. Na ulicy, tylko w aptece, to, to niewiele zmieniono. W 2011 roku CDC ogłosiło, że skala przedawkowań opioidów osiągnęła poziom epidemii. Użyła tego sformułowania. To, jest, to było ponad 50 tysięcy ofiar rocznie. I wtedy zaczęła się, jak się szacuje, ta druga faza epidemii faza heroinowa, o której Państwu opowiemy w następnym odcinku. Na no co z i co z Purdue? No pojawiły się kolejne pozwy i pozwy zaczęły składać nie tylko indywidualne osoby, czy nie tylko indywidualne stany, ale to, to jakby uruchomiła się cała lawina. Składane były i przez lokalne społeczności, i przez nie wiem, plemiona indiańskie, władze tego, miast, władze hrabstw, które mówiły, że one muszą ponosić koszty skutków uzależnienia spowodowanego przez te. aqui. leczenie uzależnienia, to przecież kosztuje tak, no później też, nie wiem, jakieś pomoc socjalna dla dzieci, które nagle zostały bez rodziców, czy dla dziadków którzy nagle muszą wychowywać dzieci e, znaczy swoje, swoje wnuki e, i tak dalej, i tak dalej, więc e, tych pozwów było wiele e, i w taki skoordynowany sposób e, złożonych no i to wymusiło na saklerach przyznanie się, no czy przy, nie, właściwie nie przy Przyznanie się, ale wymusiło no dość radykalny krok. Tak, no bo te pozwy na początku one nie były jeszcze zebrane razem, i, no i rzeczywiście wyglądało na to, że Purdue przegrywa. No, na przykład z Oklahomie musiało zapłacić 270 milionów. To był efekt ugody, no ale, wiecie Państwo, tu ugoda na 270 milionów, tutaj ugoda z Kentucky na 24, teraz czytam to 10 razy mniej. Oklahoma dużo lepiej sobie poradziła. Ale różni prokuratorzy stanowi zaczęli pozywać, pozywać Purdue. Co ciekawe, wiele z tych osób zrobiło później niezłą karierę polityczną. Jak teraz popatrzysz na nazwiska różnych ważnych czy takich. Wschodzących gwiazd partii demokratycznej, to to są osoby, które pozywały kiedyś Purdue. Na przykład Maura Healy, obecna gubernatorka Massachusetts. To jest osoba, która ścigała Purdue. George Shapiro, którego ty tak lubisz, gubernator Pensylwanii. Nie, nie, nie lubię, tylko rozmawialiśmy o ewentualnych kandydatach, którzy mogliby zastąpić Bidena. No tak, no i Shapiro też wcześniej był prokuratorem generalnym Pensylwanii, pozywał Purdue. Leticia James, to jest ta prokuratorka w Nowym Jorku, która ściga Trumpa i na pewno myśli o jakiejś karierze gubernatorskiej czy senackiej, jestem o tym głęboko przekonany, też ścigała Purdue. No i efekt był taki, że... Bo, bo tu może zaznaczmy, bo to rzeczywiście tego rodzaju procesy mogą być trampoliną do, wielkiej, do większej kariery i prokuratorzy niekiedy o tym nie mówią, zwykle o tym nie mówią, ale niektórzy się do tego przy, przyznają. Sukces w takiej, nie wiem, w, 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 w tego rodzaju Procesie rzeczywiście może wywindować i popularność, i, i karierę polityczną prawnika. No, tylko jak z tymi sukcesami przeciwko Purdeal? No właśnie, dlatego, że ostatecznie doszło do ugody ze Stanami. Najpierw padła propozycja, że ProDIO zapłaci, uwaga, od 10 do 12 miliardów dolarów. O, ile to pieniędzy? No tak, tylko że zapłaci to z przyszłych dochodów. No fajnie, ale Stany się na to nie zgodziły, e, przy czym doszło tam do pewnego podziału, że część Stanów, zwłaszcza takich republikańskich, chciała wziąć te pieniądze i jakby zakończyć sprawę. Stany demokratyczne chciały się przeważnie procesować o więcej. E, ostatecznie w 2019 roku Purdue złożyło wniosek o upadłość i w 2020 roku ostatecznie zawarło ugodę. Firma, tak już zbankrutowana dodajmy, przyznała się, że świadomie i celowo spiskowała z innymi, żeby umożliwić lekarzom przepisywanie leku bez uzasadnionego medycznego powodu. Jaką karę za to zgodziła się ponieść? No na papierze 8 miliardów dolarów na leczenie uzależnień plus fundusz dla rodzin ofiar. Nie taki duży, bo to niecały miliard. Ale znowu, rozłożone w czasie, to bodaj na 18 lat te 8 miliardów dolarów plus. Z przyszłych zysków, czyli z dalszej sprzedaży opioidów. To, czyli tak, firma składa wniosek o upadłość, saklerowie nie są już właścicielami tej firmy. To ma, być, ma być kontrolowana publicznie, ma się nazywać Noa Pharma, chyba tak ta, ta, ta firma. Przez K. KNOA, tak. I miałaby produkować zarówno leki takie pomagające na uzależnienie od opioidów, ale nadal miałaby także wytwarzać oksykontin, tylko że teraz przychody z tego miałyby być przeznaczane na pomoc osobom uzależnionym. Więc to wydaje mi się jakimś diabelskim pomysłem. To Czyli znaczy wy... znaczy jestem jakaś przewrotna sprawiedliwość, no ale, bo też dodajmy, teraz ten oksykontin no nie jest już sprzedawany wszystkim, nie, jest, nie funkcjonują już pill-mills. Yy, oksykontin jest yy, jakby rzeczywiście od tego 2010, kiedy zmieniono formułę, no to sprzedaż oksykontinu utrzymała się na tym samym poziomie, a nawet trochę spadła. No ale dlatego, że ludzie przerzucili się na poważniejsze yy, narkotyki, no jak heroinę i jak fentanyl, więc kryzys trwa. A ten oksykontin jest teraz chyba rzeczywiście sprzedawany tak, jak powinien być sprzedawany kiedyś, to znaczy dla rzeczywiście wyjątkowych przypadków no jeżeli to są wyjątkowe przypadki, to w porządku, albo no nie, proszę nie zapominać, że nawet ci ludzie, którzy go przyjmowali, normalnie kończyli jako osoby uzależnione. Więc jeżeli on ma te właściwości i nadal uzależnia, no to problem będzie się utrzymywał. No ale może każdy nie uzależniają. nie będzie może na taką skalę, no ale wciąż. E, no i... Ale co z saklejami, Bo to jest w tym wszystkim najlepsze. Czy oni poniosą jaką odpowiedzialność? Dlatego, że tego jeszcze nie wiemy. Bo sąd apelacyjny w Nowym Jorku. W maju tego roku najpierw zatwierdził tę umowę upadłościową, i, I w sami... ramach tej umowy oni nie, nie są, nie można wytoczyć im sprawy cywilnej. Oni czyli od tego tak... są wolni. Oni są tak zwaną trzecią stroną, która jest, właśnie, której nic nie można zrobić. To jest. Też ciekawe, jak się na tym zastanowić. Trzecią stroną, czyli no to nie są winni. Winna jest Purdue Pharma, która upadła, a z drugiej strony rząd czy też stany, które pozywają i jacyś saklejowie, którzy cholera wie w sumie, jak się w tym wszystko zaplątali, ale proszę ich z tym nie łączyć. Zgodzili się zapłacić 225 milionów. To jak znowu niby dużo, no ale jak już mówiliśmy Państwu, ile wynosiła dywidenda wypłacana tam rocznie, więc to zyski szły w miliardy. W związku z tym te 225 milionów to naprawdę nie jest bardzo dużo. Dla tak bogatej rodziny jak Saklejowie, i zgodzili się na um, czy właściwie zgodzili się, że nie będą oprotestowywać usuwania nazwiska Saklej z różnych instytucji, muzeów i tak dalej. No bo um, rodzina Saklejów bardzo dbała o prestiż i. Ich nazwisko znalazło się przez ostatnie tam 20 lat. Więcej, bo to jeszcze za czasów Artura Sakura. No więcej, więcej niż 20 faktycznie, lat. Od lat 80. Na, y, po prostu w galeriach sztuki, w Metropolitan mieli swoje, hmm. swoje skrzydłowy, w Tate Modern mieli swoją windę, jak pamiętam. Na uniwersytetach, w bardzo, w bardzo wielu y, miejscach, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, także w Europie. No i jakby w Oksfordzie też coś. No i zgodzili się na to, że już nie będą tego protestować, a faktycznie. Nazwisko Sakle zrobiło się po prostu toksyczne. I jakby już nikt nie chce mieć, przynajmniej publicznie, wiele do czynienia z rodziną Saklejów. Ale e, czyli co? Uciekli z pod topora? Nie do końca, bo w Departament Sprawiedliwości nie odpuszcza. I w sierpniu sąd najwyższy zgodził się wysłuchać argumentów departamentu sprawiedliwości w tej sprawie. Wysłuchanie będziemy mieli, proszę Państwa, w grudniu. No i zobaczymy, jak to się skończy, bo ta decyzja sądu najwyższego może mieć wpływ także na inne podobne tego rodzaju ugody. I tutaj jest rzeczywiście dwie niektórzy z tych, którzy z Oskarżali Saklerów i Purdue Pharma. Chcą, żeby sąd najwyższy już absolutnie nie zajmował stanowiska, bo chcą dostać te pieniądze, bo im na tym zależy. No ale są też ludzie, którzy mówią, że ci, którzy faktycznie są winni, nie powinni kończyć. Ci ludzie wciąż mają, Saklerowie wciąż mają wielomiliardowy majątek. Tak, no bo to nie jest jedyny taki przypadek, że nagle tak zwana trzecia strona pozostaje bezkarna. To zdarza się tak, że firmy zwalają odpowiedzialność za coś na inną spółkę, a ta spółka bankrutuje, i później właściwi ludzie pozostają bezkarni. Na przykład, Johnson Johnson, znana firma, która również ma swój udział w epidemii opioidowej, o czym mówiliśmy w odcinku książkowym. Otóż, Johnson Johnson, który się mierzył z pozdami o taki rakotwórczy talg dla dzieci, na przykład. Jak się okazało, stworzył spór, taką spółkę, córkę w Teksasie, LTL Management. Na nią poszły wszystkie 40 tysięcy pozwów o stosowanie tego talku. Później to LTL zbankrutowało. No i koniec, jakby no, to LTL było winne, a teraz już nie ma LTL. A samo Johnson Johnson ma się świetnie. 95 miliardów dolarów w sprzedaży, 20 miliardów dywidendy. Rodzina Johnsonów. Ma się znakomicie. No i pytanie, czy saklejowie utrzymają tę nietykalność, jakby im tak zależy? No ja nie wiem. Ja tak wiesz, co sądzę o obecnym sądzie najwyższym. Ja tam im za bardzo nie ufam. No ale z drugiej strony faktem jest, że sąd najwyższy zgodził się wstrzymać tę. Ugodę na razie. Ugodę, no więc pod wpływem czy na żądanie administracji, administracji Bidena. No więc... Z tego, z tych analiz, które ja czytałem, wynika, że wcale nie jest pewne, jak ci sędziowie za, zagłosują, i wcale nie musi to być podział na libera liberałowie kontra konserwatyści, bo z drugiej strony tym liberałom może zależeć na tym, żeby. Pieniądze w końcu trafiły dla, do ludzi, no, którzy potrzebują pomocy, czy do stanów, do miejscowości, które potrzebują pomocy w związku z kryzysem opioidowym. Więc nie, nie wiemy. wiemy. Nie wiemy, jak zagłosuje też Clarence Thomas, nie wiemy, czy Sacklerowie płacili mu jakieś przeloty na wakacje, czy niestety Clarence Thomas nie został opłacony jak trzeba. O ostatnio pojawiły się informacje, że Clarence Thomas pojawiał się także na wieczorach fundraisingowych rodziny kochów, i do tego pewnie pije Piotr. Tak, właśnie. Ja już czytam wiadomości i stresuję się stanem amerykańskiej polityki. No i co? No, tak zakończyliśmy temat oksykontinu, czyli tej pierwszej fazy epidemii. Problem polega na tym, że epidemia się wcale nie skończyła, tylko ewoluowała. Weszła no, coraz w drugą gorzej. i trzecią i jest coraz gorzej. To, co Państwo powiedzieliśmy, to jest dopiero początek tego, co co dzieje się teraz, ale o tym opowiemy Państwu w drugiej części opowieści o kryzysie uzależnieniowym, o opioidach, o heroinie, o fentanylach. Do usłyszenia. Do usłyszenia.